Wydaje mi się, że wszystko wychodzi mi jakoś łatwiej, kiedy jestem w drodze. Nic mnie nie rozprasza, nie ma rutyny, każda sekunda jest nowa i unikatowa. Mam wrażenie, że mój mózg pracuje wtedy w jakimś innym trybie. Balkan Playground to jest fotograficzny esej. Nie ma tam liniowej narracji ani zagęszczonych zdarzeń. Na Bałkanach najbardziej urzeka mnie taki rodzaj partyzantki, takiej codziennej improwizacji. Tak jakby wszystko miało się za chwilę rozlecieć. Może to jest takie skojarzenie z dzieciństwem, z czasami PRL-u, nie wiem. Ega mie ius edaret sresti, da epitam dalmeona voli, da ioi kažem da me srce boli, i da je bez nje tužan život je. Myślę, że w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że opisywanie świata jest wcale nie takie łatwe, że jedziesz gdzieś i fotografujesz i że jakby wiesz, że to już jest coś, jakaś opowieść o świecie, nie? Bo to się może skończyć porażką i zdjęciami, ładnymi zdjęciami albo zdjęciami ładnych miejsc, nie?